Siemanko, siemanko, z tej strony Kamiszka. Słuchajcie, jak wiecie, moja walka już niedługo na High League, a Artur walczy na... Za miesiąc na KSW. Dokładnie. Ostatnio bardzo dużo osób bawi się w typowanie waleczek, więc my też dzisiaj sobie zrobimy typowanko i zobaczymy, kto z nas jest lepszym typerem. I co, zapraszamy Was, oglądajcie do końca, bo my na samym końcu będziemy mieć dla Was świetny konkurs. Wow, tak jest. Jedziemy. Oczywiście High League i KSW można obstawiać tylko i wyłącznie w e-Fortuna. Także zaczynamy zabawunie, my odpalamy e-Fortuna.pl i sprawdzamy, jakie są kursy. No to zaczynamy zabawunie. Ja pierwsza mam zaczynać, tak? Pierwsza walka Alberto z Marcinem Dubielem. No to ja oczywiście obstawiam na Alberto, bo lubię... Ja tak samo poczułem smak wakacji, dlatego La Manga. Dlatego Alberto. Smak wakacji, dokładnie. Alberto, kursy złoty 20. Stawiam na Alberto. Kolejna walka to jest Robert Orzechowski kontra Hardkorowy Koksu i tutaj faworytem jest Robert Orzechowski. A ty na kogo stawiasz? Teraz ty pierwszy. Ja tak naprawdę będę strzelał w tej walce, to jest pierwsza, bo to będzie Robert Orzechowski. A ja stawiam na Hardkorowego Koksa, bo on dużo stejków je. Będzie silniejszy. Kolejna walka Aniela Lima, Steve Bogusz kontra Zusję. No ja z Zusję walczyłam, więc może ja teraz pierwsza. Ja uważam, że to naprawdę może być ogromne zaskoczenie, bo Zusję jest po prostu świrem totalnym i myślę, że tam jakaś główka poleci, tym bardziej, że one walczą w boksie birmańskim, więc i ona trenuje te bicie z główki, więc no tutaj może być różnie, ale jeżeli miałabym wybierać, to może nie kto wygra, ale na pewno, że walka skończy się no na niepełnym dystansie. Skończy się po prostu wcześniej. Dla mnie faworytem jest Lili Maski, ponieważ jest bardziej doświadczona, lepiej walczy. Zobaczymy, bo to jest bok turmański, ale tak mi się wydaje, że po prostu Lili Maski. Zobaczymy. Kolejna walka. Denis Bedboy-Załęcki i Kubiszyn. Także naprawdę jedna z walk, na które czekam w High League'u. Bardzo sportowa, bez wyraźnego faworyta, jak miałbym strzelać, to jednego i drugiego bardzo dobrze znam i lubię, no ale jednak postawię, bo to jest walka z MMA na warunki na Denisa. Kurczę, znowu się nie zgadzamy, no ja stawiam jednak na Kubiszyna, myślę, że Kubiszyn wysoko podniesie poprzeczkę i... To na pewno wysoko podniesie poprzeczkę, bo ale... to jest prawdziwy zawodnik. No tak, ale ja myślę, że on też wygra. Także mój typ to jest Kubiszyn. Zobaczymy. I ostatnia waleczka, najbardziej elektryzująca! Kamiszka kontra Ewa Brodicka! Na kogo stawiasz? No, poczekaj. Wiadomo na kogo. No. Nie, powiem Wam tak szczerze, czeka Kamilkę bardzo ciężkie zadanie, tu nie ma się co ukrywać, ale postawię na moją miesiącie i na umiejętności jiu-jitsu. Kilka razy mi już pokazałem. Ja nieskromnie mówiąc, stawiam na siebie. Myślę, że Ewa bardzo mnie lekceważy. Ja tej walki podchodzę z bardzo dużą pokorą i mam zamiar pokazać swoje umiejętności. Widziałaś pokorę. A co? Misiuniu, co ty? Ja co nieco potrafię, mam zamiar. I ostatni nasz typ, najbardziej elektryzująca walka chyba, na którą wszyscy czekają w High League, to jest Alan kontra tata Denisa. Dokładnie tak, walka z wieloma emocjami, podtekstami i już swoją historią przed walką. Dla mnie faworytem, może dla Was nieoczekiwanie, będzie to tata Denisa. O, no to znowu się nie zgadzamy. No, widzisz, kurczę, no ciekawa jestem, czyje typy siądą najbardziej. Ja myślę, że... Ja tutaj stawiam na Alana, bo myślę, że pomimo tego, że gdzieś tam tata Denisa ma doświadczenie w takich bójkach ulicznych, to wygra tutaj doświadczenie Alana, który no już oktagon bardzo dobrze zna i będzie kontrolował fajnie całą walkę. To nasze typy.
Słuchajcie, mamy to w kolejnym odcinku ze Szpilsonami. Będziemy typować galę KSW71, gdzie będzie walczył Artur. No ale jeszcze zanim to nastąpi, słuchajcie, rejestrujcie się na Fortunie z kodem Kamiszka, bo będziecie, jak się rejestrujecie z moim kodem, macie super prezenty. Nie gadasz za głupoty, ze kodem Szpila są dużo lepsze prezenty. Nieprawda, słuchajcie, z moim kodem Kamiszka są lepsze prezenty. Kod Szpila. Kamiszka. No zobaczymy. Zobaczymy, kto ma wierniejszych obserwatorów. Nawet nie chodzi o obserwatorów, a o prezenty. No tak, u mnie są lepsze. No dobra, tutaj akurat udało Ci się to, ale rejestrujcie się, zapraszamy Was do rejestracji i pamiętajcie, w komentarzach też bardzo Was prosimy, komentujcie, mówcie o swoich typach na walki, bo też jesteśmy ciekawi, jak Wy widzicie przebieg każdej z walk. I co, mamy to. Zapomnieliśmy o najważniejszym. Konkurs. Tak, mamy dla Was nagrodę. Dwa podwójne zaproszenia na galę High League. I słuchajcie, po prostu zostawiajcie swoje komentarze ze swoimi typami na walkę, a my wybierzemy dwie osoby i te dwa podwójne zaproszenia polecą do dwóch wybranych przez nas osób. Także miłego pisania. Bawcie się.